Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją i tym razem będzie to recenzja kosmetyków ze strony kosmetykimineralne.com. Jakiś czas temu, jeżeli pamiętacie, nagrywałam już recenzję produktów właśnie z tego sklepu. Jeżeli nie widziałyście, to oczywiście link dostaniecie na dole. Dzisiaj opowiem Wam o trzech produktach i wszystkie trzy produkty przypadły mi do gustu i będzie to cień mineralny z Everyday Minerals w kolorze Parasail i to jest cień matowy, zaraz zobaczycie kolor. Kolejny jest to pędzelek z firmy Bdellium Tools w numerze 776, to jest taki blending brush. I rzęsy, sztuczne rzęsy z firmy Red Cherry w numerze 82. Zacznę może od cienia. Jak możecie zobaczyć, jest to pełnowymiarowe opakowanie. Cień wygląda w środku tak. Już Wam pokazuję kolor. Tak, kolor jest tutaj. To jest, ja tym razem mogłam sobie wybrać odcień, jaki chciałam. Wybrałam właśnie ten, ponieważ chciałam mieć taki dzienny, klasyczny, matowy kolor, który będzie mi pasował do wszystkiego i będzie tak fajnie rozjaśniał moją powiekę. Ten spisuje się idealnie, nie wiem czy możecie, czy zobaczycie, ponieważ teraz troszeczkę słońce świeci, ale mam go oczywiście tutaj na powiece, cały ten makijaż zobaczycie w drugiej części. I ja jestem z tego cienia naprawdę bardzo zadowolona. Jeżeli chcecie uzyskać taki mocniejszy efekt, to radzę Wam nakładać wszystkie cienie mineralne za pomocą pacynki. Natomiast jeżeli chcecie taki naturalny, lekki look, to albo takim pędzelkiem właśnie blending brush, albo takim zwykłym języczkowym. Ja do tego tutaj dzisiaj użyłam pacynki, ponieważ chciałam mieć taki troszeczkę mocniejszy efekt. Ogólnie z tego cienia jestem bardzo zadowolona, bardzo długo się trzyma oczywiście pod bazą, bo ja bez bazy to nawet nie próbuję. Wygląda bardzo naturalnie w momencie, kiedy go rozetrzemy, ponieważ możemy naprawdę uzyskać taki dosyć karykaturalny efekt dzięki temu cieniowi, ponieważ on jest naprawdę bardzo mocno pigmentowany. Oczywiście możemy go także nakładać na mokro, ja tego nie robiłam, ponieważ jednak wolę tak normalnie na sucho nakładać. Ogólnie jestem z niego bardzo zadowolona i naprawdę myślę, że ten cały cień starczy mi już do końca życia, ponieważ jak wiecie, kosmetyki mineralne są bardzo wydajne. A jest to taki cień, który spokojnie możemy używać codziennie, ponieważ jest to taki dzienny, klasyczny, rozświetlający, chociaż jest matowy, efekt. Cień na oczach. Więc z tego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona i cieszę się, że w końcu mam taki cień, który nigdy mi się nie skończy, dzienny, na co dzień. Teraz powiem Wam parę słów właśnie o tym pędzelku. Jest to firma, nie wiem czy wszystkim Wam znana, ona kiedyś była, wiem, że na iMac, ponieważ po tym spotkaniu bardzo dużo dziewczyn pokazywało, że kupiło właśnie ten pędzel. Znaczy nie akurat ten, ale pędzel właśnie z tej firmy. Ten pędzel jest akurat z serii Studio Line. Firma ta ma wiele serii, jest na przykład taki cały zielony, nie wiem czy kojarzycie, bo właśnie zielone są najbardziej znane z tej firmy. Ja akurat mam właśnie z tej serii Studio Line i one są w 100% wegańskie, nie są stosowane na zwierzętach, więc pędzel włosie jest syntetyczny. I coś jeszcze miałam mówić, aha, to on w ogóle, może Wam powiem jaki to jest numer. To jest numer 776 i to jest właśnie taki pędzelek do rozcierania. Czy jest miękki? Ja Wam powiem tak, jeżeli chodzi o w porównaniu do tych pędzli na przykład z Hakuro, to on jest bardziej twardy, natomiast do rozcierania najlepsze są właśnie pędzle takie troszeczkę bardziej twarde, a nie takie bardzo miękkie, że tylko rozcieramy i nic kompletnie nie czujemy. Więc to, że on jest taki troszeczkę twardszy, bo oczywiście nie każdemu może się to spodobać. Mi nie jest źle, chociaż jednak uważam, że mógłby być bardziej miękki, ale bardzo fajnie przy tym rozciera i ja używam go zarówno, żeby nałożyć jej na całą powiekę, ale też, żeby go rozetrzeć. Ja jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona, co prawda fakt, pędzle te nie są tanie, ale taka jakość, uważam, że naprawdę warto. I zostało nam już ostatni produkt i są to sztuczne rzęsy z Red Cherry w numerze 82.
Ja tym razem mogłam sobie wybrać wszystkie kosmetyki i właśnie chciałam wypróbować te rzęsy właśnie z tej firmy, ponieważ nie wiem, czy oglądacie, ale jest taka dziewczyna na YouTubie, która nazywa się Fashionista84. Ona zazwyczaj właśnie używa rzęs z tej firmy i ja byłam bardzo ciekawa tych rzęs, ponieważ bardzo mocno je zachwalała i bardzo często. I ja chciałam takie rzęsy dzienne, żeby nie bardzo rzucały się w oczy, że jednak mam te sztuczne rzęsy, ale jednak żeby było widać, żeby był taki efekt wow. I właśnie pani poleciła mi numer 82. Jak widzicie, tutaj jest napisane, że to jest 100% włosy człowieka. One są robione, chciałam jeszcze powiedzieć, że te bętle są robione ręcznie, więc naprawdę jakość jest bardzo dobra i są także, to włosie jest antybakteryjne, więc nie musicie się martwić o nic. Naprawdę, jeżeli chodzi o jakość wykonania tych pędzli, to jest rewelacyjna. Wracając do tych rzęs. Jak już wspomniałam, one są z włosia ludzkiego, ale nie martwcie się, nikt na tym nie ucierpiał. I to, co jest bardzo fajne i to odróżnia te rzęsy od rzęs drogeryjnych, to oczywiście to, że są wykonane z włosia ludzkiego, ale też to, że mają bardzo cieniutki pasek, który będziecie mogły zobaczyć właśnie na drugiej części, ponieważ teraz wam nie pokażę z racji tego, że mam je na oczach. I ten cieniutki pasek sprawia, że one są, że połączenie rzęs z powieką jest niewidoczne. Pasek także jest przezroczysty, więc to jeszcze bardziej upewnia nas, że on nie będzie po prostu widoczny, ponieważ mam kilka takich z grubymi dosyć i to niestety widać, że to są sztuczne rzęsy. Natomiast jak możecie zobaczyć, no nie widać, że one są sztuczne. I moim zdaniem one wyglądają naturalnie. Nie wiem, czy bym wyszła tak na co dzień w nich, bo jednak no zwracają uwagę, ale tak na jakieś wieczorne wyjście czy na spotkanie z koleżankami wieczorem to na pewno bardzo fajnie by się sprawdziły. Ogólnie jestem z nich bardzo zadowolona, bardzo fajnie się trzymają. Miałam już je kilka razy, oczywiście nie wychodziłam nigdy, tylko tak po domu je nosiłam, żeby móc je przetestować. I oczywiście one nie są jednorazowe, jeżeli dobrze będziecie o nie dbać, za każdym razem będziecie je czyścić po ściągnięciu, to naprawdę mogą wam wytrzymać sporo czasu. I to już chyba wszystko. Akurat wybrałam takie produkty, na którymi nie trzeba się za długo rozwodzić, albo są dobre, albo nie. Jestem ze wszystkich bardzo zadowolona i cieszę się, że mogłam je przetestować. Teraz zapraszam was do drugiej części, w której zobaczycie, jak te produkty sprawdzają się w akcji. Zaczynamy oczywiście od nałożenia cienia. Ja użyję cienia z Everyday Minerals w kolorze Parasail. Wygląda on tak. Jest to matowy, pastelowo-różowy kolor. I z racji tego, że jest to cień mineralny, nałożę go pacynką, żeby efekt był wzmocniony. Tak już wygląda nałożony cień. I teraz rozetrę go pędzelkiem z firmy Bdellium Tools w numerze 776. Rozcieram go, ponieważ jak widzicie, teraz on jest tak strasznie mocno widoczny, a chciałabym, żeby te granice były rozcięte i żeby on wyglądał bardziej naturalnie. I teraz, żeby nie było tak pusto, nałożę jeszcze taki delikatnie fioletowy cień. W załamaniu oczywiście. Tym pędzelkiem. I teraz przechodzimy już do głównego punktu programu, czyli do rzęs. Są to rzęsy z Red Cherry w numerze 82. Prosiłam panie o dobranie mi takich naturalnych, dziennych rzęs, które nie wyglądają zbyt sztucznie i nie pokazują, nie odznaczają się tak strasznie od reszty twarzy. Jak możecie zobaczyć, rzęsy mają bardzo cieniutki pasek, co sprawia, że po pierwsze nie czujemy ich tak mocno jak niektóre ze zwykłych sklepów, a po drugie wyglądają one bardziej naturalnie. Ja do przyklejenia rzęs użyję kleju oczywiście Duo, który możecie kupić w Inglocie. I tak już wyglądają przyklejone rzęsy. Jeżeli chcecie, możecie zawsze je wytuszować, żeby połączyć je razem z naturalnymi rzęsami. Natomiast ja swoich rzęs tutaj nawet nie widzę, więc nie będę tego robić. I tak już wygląda
wyglądają oczy pomalowane. Teraz dołożę jeszcze troszeczkę eyelinera i szminki na usta i zaraz do Was wracam. Tak już wygląda końcowy efekt. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba, że coś znajdziecie z tych produktów, które Wam dzisiaj zaprezentowałam dla siebie. Napiszcie mi, czy któryś, może już któryś z tych produktów używałyście. Dziękuję już bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!